Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Michu. W dniu dzisiejszym spotkanie z OnC2. Ten odcinek generalnie miał być tak jeszcze w tamtym roku, ale no, nie wyszło. Moi drodzy, jak widzicie, ten autobus już znacie. Okolice może znacie. Ale po przystanku powinniście już poznać, co to za mapa i że ta mapa była już prezentowana na moim kanale. Moi drodzy, po raz drugi i ostatni jesteśmy na mapie Lucerny, linie 24. Moi drodzy, co, mapy nie muszę wam przedstawiać, autobusu też nie, autobus jak autobus, zwykły, normalny autobus po prostu. No i co? Co takiego? Ja sobie jeszcze włączę tylko tutaj za chwilę filtrarkę. Muszę się tylko ten. Dobra. Moi drodzy, ja sobie włączę tutaj autobus. Dobra, muszę przypomnieć, jak tutaj się tutaj to w ogóle obsługiwało. To wszystko. To chyba było tu. Tak. Linia to będzie, nie wiem, czy 0 czy 24, no 24, pierwszy i tutaj mamy Lucern Bahnhof. Okej, dobra, mamy 14 stopni w autobusie. Okej, bo tu mi tutaj już pasażerowie, widzę, chcą wsiąść, także proszę bardzo, można wsiadać. Można wsiadać. Tylko sprawdzę, czy tak, muzyka leci, dobra. Sobie wycieraczki załączę na razie. Dobra, ja w sumie mogę już przyspieszyć czas, bo nie będziemy tutaj czekać i marznąć. Może jeszcze ktoś się zrespił, zrespiła się pani. Moi drodzy, obiecałem, że się przyjedziemy w zimowych warunkach. No to oto one. To one. Zimowe warunki drogowe. Dobra. Wszystko, chyba jeszcze tylko świecidełka. Możemy, słuchajcie, jechać. No i moi drodzy, jedziemy. Oczywiście Obermachtstrasse. Oczywiście muszę sobie włączyć helpery, bo nie pamiętam, jak to się jechało, bo my jechaliśmy, słuchajcie, w poprzednim odcinku z Lucern, po prostu z Lucern, tutaj skąd ruszyliśmy, czyli z jak to się nazywało. No, że teraz wam nie powiem, nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale ruszaliśmy stamtąd. I teraz jakby wracamy. Dobra. Nie, myślałem, że on chce wejść pierwszymi drzwiami, ale wszyscy sobie wsiedli. Wszystkimi poprzednimi. Jedziemy sobie, słuchajcie, na Lucern Bahnhof. Kreuz. Dobra, panie, bo ty zaraz lecisz z tej, tutaj, stąd, z tej góry. O, polizaj. Policaj. Dobra, bo słuchajcie, tu jest z górki. Ten autobus po prostu sam mi tutaj tak jedzie. Wow, Tokyo Drift.
Tokyo Drift się zaczyna. Uważaj, panie, uważaj, uważaj, uważaj. Uważaj, panie z BMW, ładną pan ma BMW, naprawdę. Dobra, może zrobimy. O. O. Dobra, tu przyhamowujemy. Tak, do 20. I na Luca Bahnhof. Dobra, wyhamował. A tu jest ten przystanek. Dobra. Dobra. Tak, damy radę. Guten Tag. Guten Tag. Dobra. Jeszcze pierwsze drzwi. Dobra. I jedziemy. Patrzcie, przyjechał na żółtym. Robi się już troszkę chłodno, także ja załączę tutaj dmuchawy. Także będzie troszkę głośniej. Może trochę przyciszę, żeby nie było na obejście, żeby nie było aż za głośno. To nie przygłuszyło. Wiecie, w niektórych częściach jest śnieg odgarnięty, w niektórych nie. Zrobimy sobie może zdjątko. Myk. Dobra. Kapelle. Wszystko zamglone. Ja może bym trochę wyłączył to zamglenie. Staniemy na przystanku, żeby nie było aż takiego wielkiego tutaj zamglenia. Dobra. Dzień dobry. Pogoda. O, to se dam na 5, ale nie, dalej to tak. Czekajcie. O. Śmiesznik może zostać, ojej. Bo no niech zostanie w sumie. Damy może troszkę chmur tylko. Czekajcie, bo zepsułem. Nie, to muszą być te. Zepsułem coś. No dobra, niech będzie.
Raiffeisen. Bardzo bank. By troszkę przyciszę, bo... Palm. Gra w ogóle ta muzyka, czy nie? Tam troszkę głośniej. Bo... Ja nie wiem, czy nie jest za głośno aż. No jest okej, chyba. Dobra. Muszę wysiadać. Ja tu jeszcze może teczko ściszę. O, coś takiego. Co coś tak w tle gra. No. Wariatka. A mi stresu narobiła. Proszę. Wylazła ta koni stąd ni zowąd. Tak coś ciepło oni są poubierani jak na ten. To nie zimno wam? Czy tam były światła? Nie, chyba nie, nie. Czy były światła? Moment. No można powiedzieć, że przyjechałem dobrze. Nikt mi nic nie udowodni. Macie jakieś nagrania? No właśnie. Teraz jedziemy z górki. Dobra, teraz nie trzymam gazu, on sam się rozpędza. Ja tylko hamuję. O, jedzie postbus. Bam, bam, bam. Wow, 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 wow. Zeeburg. Byłem. Ładnie, ładnie, naprawdę w realu tam jest.
sumie jak każde miejsce w Szwajcarii, to w ogóle. I przystaneczek. Dobry dzień. Pani tak sama. Zibu Hotel. A, czyli tu jest przystanek. No właśnie. To miejsce pamiętam. Parkplatz. Ładny, fajny samochodzik tam był. A przelagowało. Wy nie widzicie teraz licznik FPS-ów. Teraz zobaczycie. Chyba. Licznik FPS-ów. Teraz już nie widzicie. Mam przechwytywanie gry włączone. Tak, mam przechwytywanie gry włączone. O, światła, tu widzę. Dobra, pani tutaj ładnie czeka. Bardzo ładnie. Są pasażery, że można jechać dalej. Ła. Co to już tu, ten przystanek? Ja cię. Nie no, gdzie on jest? A rzeczywiście tu. Śmieszne. Śmiesznie, śmieszne. Takie rzeczy. Ogrądku. Tutaj linie dla trolejbusów. Zapewne. Idziemy na centrum. Mogę tędy, nie? Chyba ta. Ale korek, ja cię. Jest nasza lina. 204 Luzern Bahnhof. Serio, się szybciej autobusem pozbierajmy od ciebie, Boże. I to 18-metrowym. Casino Palace. Casino Palace.
troszkę tutaj pociągniemy szybciej. I idzie. Idzie. Ten autobus dobry, fajny. Git. Ja ich pocisnę z tego. Z pasa bus taksi. Ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. To ich pocisnąłem. Naprawdę. Kurde, aż tak się poczułem, taki król drogi. Tu wyjeżdżam, tu lecę. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Tu tak poszedłem, tu. Prawo, ta, chcę mi już wyprzedzać. Koniec drogi. Kaput. Nie możecie wolniej hamować, szybciej, znaczy wolniej hamować? Tak szybko hamujecie strasznie. Czy ktoś chce tu przejść? Nie. I bardzo dobrze. Cześć. Kolega z autobusu. I policjant. O. Boż. Ja przywalę chyba w niego, w tą osobówkę tu przede mną. I lecimy. Ha, ha, ha. Patrzcie, król drogi znowu na swoim. Dobra, podjedziemy tutaj pod nich, nie będziemy takim złym kierowcą z Polski. No guten tag, guten tag. A, to Kasiu odzywam. Mają mnie gdzieś. Trudno, każdego szkoda. Lucern, Lucernhof. Fajnie się to nazywa. Lucern, Lucernhof. Ło, tu przystan. Nie. Tu przystan. Nie, zmyliła mnie ta tabliczka z przystankiem, ale to nie nasz. Pan czy chce przejść? Nie, pan nie chce przejść. Bardzo dobrze. Bo i tak bym nie wyhamował. Mogłem z tego pasa przecież pojechać. Ale teraz to już muszę na ten pas jechać. No, słuchajcie, tu jest ruch jak w Rzymie, wam powiem. Tym. Nie wiem, czy ja potrzebnie tu zjechałem, czy nie. Chyba niepotrzebnie. Bo mógłbym tam zaraz, no właśnie, zjechać. No, ale cóż. O, tu mamy statek jakiś. Słuchajcie, stoi sobie. Mhm. On ładny jest, naprawdę, słuchajcie. Tak stoją, bo mają czerwone i bardzo dobrze. Szwajcar. No, to i to kolejny Szwajcar. Tu, tu, tu. Co tam u was? Co tam, panie, przytyła się, nie? Po świętach. No. Co? Na dietę? Powodzenia ci życzę. Dieta, na dietę cud. Jak schudniesz, to będzie cud.
abym na niego najechał. Czekajcie, bo to jest na Bern Basel. To nie, to ja na razie mogę na tym zostać pasie. A za chwilę będę musiał się z niego ulotnić. Nic się nie stało, Boże. Jestem na linii, jestem. Gorzej jakby był na pasach, to wtedy rozumiem oburzenie policjanta. Te! No. Nie wiem jak tu szybę otworzyć. Abym coś powiedział. Cibo. Wleźli, wyleźli, to dobrze. Pojedziemy. Dobra, dobra, dobra. Nie, 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 jedziemy, 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 jedziemy. To było późne, żółte. Dobra, i teraz tak. Teraz trzeba tu. Właśnie Lucern Bahnhof. I trzeba tutaj, tędy się kierować. Tą ulicą. Znaczy tą stroną jezdni. Ale jedźcie, 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 jedźcie. Nie mam czasu. O, 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 mówię. I teraz tu trzeba zjechać. I tu na... Tu. O, idealnie. I teraz lecimy my tu. Już się przygotowuję do wyjścia, już pierwszy stoi. Dobrze. Dobra, gdzie tu mamy wjazd? Tu. Znaczy, no tu. Tu, tu. No i dobra, ale my nie jedziemy nigdzie dalej. My tu kończymy, słuchajcie, bieg. Oj, przepraszam panią, naprawdę. Ojej. Do widzenia. Wreszcie mi na żądanie widzę świeci. Tak dziwnie mi tutaj świeci. Wszyscy już chyba wyszli. Tak. No dobra. Gasimy. No i dobra. Słuchajcie. Dziękuję wam za oglądanie. Sobie wkaszuję rozkład jazdy. Tak. Słuchajcie, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I słuchajcie. I tyle, tyle na dzisiaj, z dzisiejszego odcinka. W OMS 2 jeszcze się zobaczymy, no w tym tygodniu chyba już raczej nie, ale w następnym mi się wydaje, że możliwe, że coś się uda wrzucić z OMS, jak nie, no to dopiero za tygodni dwa. Moi drodzy, jak widzieliście intro nowe, tutaj taki na górze ekranu macie taki... Takie coś, takie oddaję, mogę to zniknąć wam, a mogę tutaj dać jeszcze takie z kamerką, której teraz obecnie jeszcze nie ma, ale w tym roku już będzie kiedyś. Ona mi weszła teraz w autobus, ta kobieta. No jaka kobieta. No i moi drodzy, widzieliście nowe intro, to teraz czas na nowe outro. Do widzenia, trzymajcie się, no i hej.